W dzisiejszej Ewangelii Jezus uzdrawia niewidomego od urodzenia, jednak jego uzdrowienie nie dokonuje się od razu. Pan Jezus wymaga od niego podjęcia pewnego trudu, żeby poszedł do sadzawki, obmył się. I to uczy mnie, że nie zawsze moje prośby będą spełniane automatycznie, ale czasami Pan Jezus będzie wymagał ode mnie współpracy z Nim. Widzę też w życiu niewidomego pewne etapy wiary. Nie zawsze potrafię zaufać Jezusowi, nie zawsze widzę w Nim przyjaciela i Boga, ale w miarę wzrostu mojej relacji z Nim mogę w pełni Mu zaufać i tak jak niewidomy odpowiedzieć na Jego pytanie, czy wierzysz w Syna Człowieczego. Mogę odpowiedzieć, że wierzę.